Vai para na padoca para sentir o cheiro do mar, para ter um ar de chique. E aí, se não for para o mar, para o rio, 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 czekał właśnie na taki dziś dystansowy, bo wydaje mu się, że to jest dla tego konia właśnie odpowiednia gonitwa. I jeszcze trener dodaje, że to nie jest bez szans, że z czasem będzie się rozkręcał. Siódemka to Filibert, to jest koń urodzony w Irlandii, przygotowywany do startu przez Macieja Orzewskiego. Siódmy kandydat jockeyski Dastan Sabatbeko. Koń startował 3 razy, no nie może wygrać, nie ma szczęścia, 2 razy, drugi raz, trzeci. Zobaczymy, jak zaprezentuje się dzisiaj trener, że biegał na solidnym poziomie i w tym wyścigu też spodziewa się dobrego występu tego konia. Numer 5 to jest Anna Swing. Klacz trenowana przez Wojciecha Olkowskiego, wsiądę trzonkę Janko Gajew. No klacz też jedno, drugie, dwa, trzecie miejsce. Trener mówi, że bardzo rozczarowuje. Dobry. Brakuje jej przyspieszenia. No i pewnie też z tego powodu zapisał konia na 1600 metrów. Zapisał klacz na 1600 metrów. Numer 1 to jest Kenesia. Ogier. Widzieliście na prostą zmieniczową. Przywewnętrznych wyprowadza bardzo dobrze podobanie. Atakuje go Elkora Jones. Elkora Jones, John Dabel. Elkora Jones, John Dabel. To jest zakonny. Bardzo wstrzymane do tego rozbicia. Na czele wyczynacie Elkora Jones. Elkora Jones, Polacy. Dawaj, Filipe! Dawaj, Kora Jones! Dawaj, Irek! Super! Dawaj, Irek! Dawaj, Irek!